Wybory nowych władz Wilna przebiegały raczej spokojnie. Poprzedni mer Wilius Nawiskas, który tak siebie zdyskredytował, że się go wyrzekło nawet własne ugrupowanie konserwatywno-chadeckie, dobrowolnie ustąpił ze stanowiska. Jego miejsce zajął inny przedstawiciel rządzący na Litwie prawicy, czyli Związku Ojczyzny, Raimundas Alekna. Darbas vyks sklandžiau, nes iš tikro buvo paskutiniu metu susidariusi tokia politinė situacija, kada meras neatstovavo jokiai politinei jėgai ir tai, aišku, tą autoritetą mero menkino, o tuo pačiu tai yra labai žmogiška, kad tas atsiliepė ir administracijos darbui. Tai aš manau, kad naujos daugumos susidarimas ir išrinkimas mero, vicemero ir administracijos direktorius tų asmenų, kurie turi politinį palaikymą, tai aš manau, kad tikrai sustiprina tiek politinę, tiek administracinę komandą ir tie darbai, kurie galbūt buksavo, jie žymiai sklandžiau vyks. Najmniej pewnym ogniwem nowej koalicji okazali się jednak socjaldemokraci, którzy tuż przed wyborami zarówno nowego mera, jak i wicemera od AWPL zaczęli kombinować. A jeden z lewicowych radnych, ba sygnatariusz aktu niepodległości Litwy, wystąpił z otwarcie antypolskim oświadczeniem. Apelował o niedopuszczenie Polaka do stanowiska wicemera, gdyż umocni to polską akcję wyborczą, a ta partia jego zdaniem stanowi zagrożenie dla Litwy. Ir aš manau, kad jeigu yra dar tokių žmonių, kaip aš, kurie mano panašiai liniją, aš irgi kviečiu balsuoti prieš, nepriklausomai nuo koalicinių susitarimų. Todėl, kad čia yra keliamas ne Vilniaus klausimas, o iš tiesų Lietuvos teritorinio vientisumo klausimas. Mimo wszystko Jarosław Kamiński został wybrany i będzie pierwszym w dziejach Wilna wicemerem od opozycji. Polacy mają nadzieję, że pomoże im to lepiej kontrolować działalność rządzących, a głosy polskich radnych w wielu głosowaniach mogą okazać się decydujące. Niejednokrotnie deklarowaliśmy, nie zależało nam na objęciu, powiedzmy, tego czy innego stanowiska. Tych stanowisk było proponowano nam wiele, jednak zrezygnowaliśmy, powiedzmy, nawet z stanowiska zastępcy dyrektora administracji. Zostawiliśmy sobie prawo na opozycyjnego wicemera. Jasne, że bez dyskusji z nami, bez dyskusji z naszą frakcją nie będzie możliwe przyjęcie najważniejszej decyzji, która nas czeka już niebawem, to jest zatwierdzenie budżetu na rok 2011. I zbalansowanie tych wszystkich sił daje możliwość, że wynegocjujemy jak najlepsze dla nas kwoty, żeby były załatwiane wszystkie nasze sprawy, co dotyczy i szkolnictwa, i co dotyczy planowania działek pod zwrot ziemi. Wszystko to chodzi, żeby w tym kierunku zostały zatwierdzone pieniądze. Tikiu, kad Lenkų rinkimų akcijos atstovas dirbs konstruktyviai, kaip mes esam ir sutarę, ir tikrai nebus politikavimo, o iš tikro aš Jaroslavą Kaminskį pažįstu pakankamai seniai, aš jį gerbiu, jisai žmogus yra tikrai darbštus. Deklaruvalysimai, že podšumamai niektūrę decyzje, na ile będą przejrzyste, na ile będą przedyskutowane ze społecznością. A wicemer od opozycji ma wejście, powiedzmy, na wszystkie komitety, na wszystkie zebrania i będziemy śledzić uważnie za tym, co dzieje się w samorządzie i nie pozwolimy za ten czas, który pozostał nam do wyborów, czy też do końca kadencji, zrobić żadnych negatywnych kroków. Czy polski elektorat Wilna zrozumie oraz doceni intencje polskiej partii i uzna poparcie dla zwalczanych dotychczas przez Polaków, konserwatystów i liberalów za zło konieczne, czy też nie, dowiemy się już za dwa miesiące, 27 lutego, podczas wyborów samorządowych.